Cześć, Ura! I Gosia! Witam Was na kanale Wypisane. Dzisiaj przychodzimy do Was z bukolem zakupowym troszeczkę po naszej rocznicy. I będą tutaj też, będzie tutaj też parę książek, które Gosia po prostu kupiła w styczniu. Ale to będą pod koniec filmu, na razie zaczniemy od tych rzeczy, które kupiłyśmy sobie na rocznicy. Tak. Pierwsza rzecz, najważniejsza. Możesz pokazać swoje. A, dobrze. Skarpetki. Skarpetki. Ja mam skarpetki w żaby i proszę jak jest ten masz tego? Ja kocham żaby. Skarpetki w żaby. A ja mam w mleko. Widzicie to? Widzicie to? Ale w ogóle zakup tych skarpet był tak gigarandomowy, bo to było tak, że Ula podeszła, skarpetki za 30 zł, bierzemy. Ale nie, bo ja tak podchodzę do tej półki ze skarpetkami i patrzę, mleko. Mam takie... Potrzebuję go. Potrzebuję mleka. Bo ja w ogóle nigdy sobie w całym swoim życiu nigdy sobie nie kupiłam skarpetki. A nie, to ja kupuję zawsze prawie jak jestem w Warszawie. To musi być dzień dla mnie. Kupię sobie skarpetki mleko. Więc mam skarpetki mleko. Tak. Co się dzieje? To dwójka leci. Dobra, możesz pokazać swoją książkę. Dobrze. To mam pierwszą książkę. I ta książka to jest Obsesja Piękna. Doktor René... Angelin? Dobra. Jak kultura popularna krzywdzi dziewczyny i kobiety? To jest książka o tym, jak... Kultura popularna krzywdzi dziewczyny i kobiety. To jest książka o tym, o czym jest tutaj dopisek. O kanonie piękna generalnie i o tym, jak się próbują w niego wpasować i w ogóle... jestem giga ciekawa tej książki. Byłam już... Na feriach ją wynalazłam. I od ferii ona za mną chodziła i dzisiaj mówię, to jest dzień dla niej. Nie zauważyłam, ale kupiłam ją brudną, bo widać, że była to jakaś naklejka, pewnie z promocją i nie zauważyłam tego, więc mam ją brudną, ale czy to mi przeszkadza? Absolutnie nie. I zostają paluszki, o których gadałyśmy wczoraj na filmie. Oh no! Więc książka, na której zostają paluszki, ale już nie mogę się doczekać, aż będę ją czytać. Jest też fajnie wydana, bo jest... Tak, Dobra, next i to też nie będzie książkowe, bo generalnie zobaczyłam, że jest promocja na płyty dwie w cenie 50 zł, a normalnie płyta kosztuje 70, a moja przyjaciółka jakby ma takie radyjko i ona słucha właśnie tam różnych piosenek, więc jej kupiłam płytę Olivii Rodrigo i płytę Ariana Grande. Ona słucha Olivii Rodrigo chyba trochę, ale Ariany raczej nie. Ula, ale ja słucham Ariany! Kupiłam jej najgorszy album, bo nie było żadnego innego, w sensie... Były, ale nieprzecenione. No ale to już sobie nie miałam wtedy sensu, tak, nie? Tak, więc miała... Ale tu też jest parę fajnych piosenek. Ula miała dzień dobroci po prostu. Tak. Dla mojego brata już nie starczyło, więc... Dla mnie też, nie chciała mi kupić figurki z Psim Patronem. No, czy wy to słyszycie? Nie, proszę, tutaj. No, ale na płyty starczyło i mam nadzieję, że moja przyjaciółka się ucieszy. Tak. Teraz masz to. Nie no, teraz ty książkę. A to weźmy obie razy. No właśnie, bo mamy taką samą. Tak. 7% Rod de Veux. Nie wiem jak to przeczytać. Autorki Ellen O'Clover. I przełożam przez Agnieszkę Brodzik. I to jest generalnie... A nie wiem kto przykładał tą, przepraszam, poczekajcie, sięgnę. Ola opowiada. I to jest generalnie o Ro, która zaprojektowała aplikację Mash. I ta aplikacja... jakby w 93% jest skuteczne w prognozowaniu szczegółowych kwestii dotyczących twojego dalszego życia. I w tej aplikacji pokazuje że idealna połówka Ro to jest jej przyjaciel z dzieciństwa. No i oni będą udawać parę, czyli to jest fake dating, czyli mój ulubiony motyw książki. Jak wiemy, ja nie lubię fake dating, ale ta książka jest podobno dobra. I jest to... mega pięknie, ładnie tak. Wydana. Przyłożyła to Marta Bazylewska, jakby się wtedy za... Tak. Więc myślę, że to będzie fajnie. Już zaczęłam czytać i zaczyna się naprawdę fajnie. Wiem jak się zaczyna, bo zaczęłam na Legimi. W sensie tam, jak wiecie, jak macie książkę i zjeździcie w dół, to jest fragment czasami i był akurat, więc stwierdziłam, że sobie przeczytam. A ja przeczytałam, to są jakieś 5 zdań, więc jakby... Nie, no ja przeczytałam parę stron i w sumie to jest naprawdę, zaczyna się fajnie i jest naprawdę mega ładnie wydane. No bo to jak? Więc fajnie. Tak. Dobra, to teraz jeszcze też ja, bo ja mam więcej książek jakby z tego naszego Tak, tripu. A ja mam więcej książek z Więc stycznia. Ja teraz może pokażę moje dwie, a potem właśnie pokażę całą Tak, ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze sześć. No ja mam dwie. Dobra, tak. Więc jedna to jest taka odklejka z dzisiaj, czyli ucałuj ją ode mnie, Alison Nie wiem, przepraszamy. Z wydawnictwa w Łabę i to jest przełożone przez Monikę Skowron. I to jest tak, że
Eli jakby nie potrzebuje pieniędzy, więc jej jakiś szef proponuje małżeństwo, dzięki któremu on zyska fortunę, no i ona mu, jakby ona weźmie od niego tam jakby część tej fortuny, no nie? Za to małżeństwo i wtedy będzie miała pieniądze, ale po czym okazuje się, że ona się zakochuje w siostrze tego swojego szefa, więc tak. I wydaje mi się, że to może być fajne. A ja potrzebuję romansu, więc mam romans. Co z tego, że jest świąteczny, a święto już minęło, więc to nie jest istotne. Tak? Nie istotne, tak? No tak. Teraz ty jeszcze. No i mam jeszcze książkę, którą dostałam od Gosi, czyli ADHD, muskułowcy i inne supermoce, ponieważ ja chciałam się doedukować trochę o tym zaburzeniu i to jest przetłumaczone przez Małgorzatę Rost, napisane przez Christine Lear i wydane przez znak litera nowa. Już wiedziałam, że znak ma taką jakby... Ja też nie wiedziałam. Taki... Jezu, jak to się nazywa? Imprint? Ja chciałam powiedzieć implant, ale to nie. Też to chciałam powiedzieć implant, to zobacz, bo implanty robią. No, także tak, będzie czytane. I jak Ula to przeczyta i zrobi recenzję, to ja też będę chciała przeczytać. Tak. Szybkie story time. Wy też możecie posłuchać, bo mam przyjaciółkę i generalnie ona jest bezglutenowcem, nie je gluten. Generalnie klucz jest taki, że Ania do szkoły przynosi bardzo dużo suszonych owoców i różnych innych rzeczy i ostatnio przyniosła takie kostki i jak ja to zobaczyłam, to w pewnym momencie pomyślałam, w pierwszym odruchu pomyślałam cukier, w drugim odruchu pomyślałam tofu, a potem pomyślałam, nie, czekajcie, coś jest chyba nie tak. I się zapytam, Ani, co to jest? I okazało się, że to jest po prostu kokos w kostkach. I to było takie dobre i ona nam to dała, mi i moim innym przyjaciółkom, i to było takie dobre i zapytałam się, skąd to mam, powiedziała, że z pestki, więc mama mi obiecała, że pójdziemy do pestki po kokosa w kostkach. To smakuje jak Raffaello, tylko jest zdrowsze niż Raffaello, bo nie ma cukru dodanych, to jest po prostu kokos i jest pyszne. Tak, Gosia. To był mój story time. Dobrze, to teraz mogę tak. To jest książka, nieważne ile będzie jeszcze premier w tym roku, to jest książka, na którą ja czekałam najbardziej ze wszystkich, bo ja w lipcu chciałam sobie kupić w ogóle po angielsku na lotnisku, ale pomyślałam sobie nie, bo jak wyjdzie w Polsce, to nie będzie pretekstu, żeby kupić po polsku, więc poczekałam i się doczekałam. Tego nie było w planach. To jest najnowsza książka Emmy Lord, którą przełożyła Edyta Świerczyńska. I generalnie jakby... Czajcie to, tu jest nasza główna bohaterka i ona jest taka, że ona strasznie lubi wszystko planować, natomiast klucz jest takie, że ona w połowie studiów przeprowadza się na uczelnię swojego chłopaka, żeby studiować z nim i w tym samym czasie ten chłopak robi to samo dla niej, czyli on ląduje u niej na uczelni, a ona ląduje u niego. I jest, natomiast nie wiem, czy oni się tu nie rozstaną, bo tu jest napisane, że a co najgorsze, Milo, uzależniony od kawy. Zrzędliwy opiekun mieszkańców akademika nieustannie wypowiada kłamliwe uwagi, które zmuszają Andy do kwestionowania wszystkiego, co wie o miłości i związkach. Czy to będzie lovers to enemies? Będzie lovers to enemies, a potem enemies to lovers. Tak, więc zobaczymy. Już nie mogę się doczekać, bo to jest jednak Emma Lord, więc jakby... No, umówmy się, Emma Lord. Tak. Co może później, tak? Next. Next. No i mam książkę, o której ja wiem absolutnie nic, jedno wielkie nic, czyli Wszystko co lśni, Gitta, nie mam pojęcia jak przeczytać nazwisko tej pani, przepraszam, Treleas. Dobra, na pewno generalnie coś zepsułyśmy i przełożyła to Maria Białak i ja wam powiem dlaczego ja chciałam to przeczytać i dlaczego ja chcę to przeczytać, po pierwsze przez okładkę, po drugie przez to, że tu jest map i to jest absolutnie koniec tego, weź tą trójkę, absolutnie koniec tego, dlaczego ja chcę przeczytać tę książkę, tylko dlatego, że jest mapa i tylko dlatego, że jest ładnie wydana i podobno ma krótkie rozdziały. Natomiast jak się doedukowałam, o czym ona jest i dowiedziałam się, że ona jest o rewolucji jakby kobiet, w sensie o tym, że jakby kobiety zyskują prawa i w ogóle, to byłam taka, wow, to jest coś dla mnie. Więc będę czytać. Jest dość gruba. To mi się nie podoba, nie lubię grubych książek, ale i tak będę czytać. I już nie mogę się doczekać. I jest mega ładnie wydana. Tak. Zgadzasz się. Prawda? W sensie widzisz ten. Nie wiem, czy to będzie widać. O, widać. Patrz, jak się świecą. Szaj. Tak. Dobra. No jest książka, jest to śmieszna historia. Równie pięknie wydana. To jest przecinaczka. Kika. O, zróbmy. Hadzo Paulo! Przełożone przez Katarzynę Agnieszkę Dyrek. I generalnie z tą książką jest tak, że ja gadam mojej mamie o niej na wyjeździe naszym na naszych feriach, na których złamam rękę.
i przez to byłam 3 razy w ciągu tych ferii w Empiku, bo nie miałyśmy co robić z mamą, więc jeździłyśmy cały czas do Bielska Białej do Empika. Nieważne. Klucz jest takie, że za każdym razem jak byłam, to mówiłam mojej mamie, że o, ja to chcę, ale nie, bo poczekam, aż się pojawi na Legimi i kupię sobie z Legimi. Nieważne. No i moja mama była po coś tam w Empiku, kiedyś napisała do mnie, czy ja to chcę. Ja mówię, no chcę. I przywiozła mi to. Spoko. Wiem tyle, że tu jest mitologia grecka, bo to jest jakby tak, że masz rodziców i nasza główna bohaterka jest jakby córką Moir. Moiry w mitologii greckiej przędzą nici życia. Przędły. To się tak odmienia? Mhm. Przędły. Chyba nic, tak. Dobra, nieważne. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Nici życia i właśnie je przycinają i w ogóle. I nasza tutaj główna bohaterka jest właśnie córką tych Moir razem z jej dwiema siostrami. W sensie tej bohaterki siostrami. I tu jest tak, że tu będzie jakaś zagadka, bo pewnego dnia ktoś zaczyna uprowadzać kobiety, okaleczać ich nici życia, w ten sposób pożywia przerażające zmory, które następnie krążą po mieście jako bezwzględne zabójczynie. I robi wszystko, żeby odszukać winowajcę, musi współpracować z jakimś tam Aidenem, więc będzie też romans. Czytała to ostatnio Doctor Book i Dead Booki i chyba obu im się podobało, więc już nie mogę się doczekać tego, bo no, come on, mitologia grecka, come on. Jak bardzo złe to może być. A teraz zapraszam na kącik reportażowy. Bo w ciągu ferii zrobiłam też sobie tour do księgarni wydawnictwa Czarnego, którą Wam bardzo polecam, bo jest strasznie klimatyczna i są strasznie mili ludzie tam i naprawdę, jeżeli potrzebujecie księgarni klimatycznej, to jest cool i mają fajne promocje na reportaże. Na tym miałam minus 30, a na tym miałam, jak to Pan powiedział, tylko minus 25. Miałam to, Panie, tylko? Więc kupiłam sobie dwa. Kupiłam sobie jeden, po który pojechałam, to może od tego zaczniemy, a drugi, który tam znalazłam. Czyli królową kryptowalut, to jest historia... I ty nie jesteś na biznesie. Miliardowego cyberprzekrętu Jimmy'ego Butlera, przełożony przez... Teraz znajdziemy tłumacza. Łukasz... O Panie! Muller. Muller! Ale to jest takie... Muller, bo to jest U... Muller. Bo to jest U... Umlaut. To jest Muller. Nieważne. To jest dokładnie to, o czym świadczy notka. Historia miliardowego cyberprzekrętu, czyli kiedy został stworzony Bitcoin i ktoś stworzył... Róża Ignatowa postanowiła stworzyć OneCoin i to było tak jakieś... postanowiła stworzyć własną kryptowalutę OneCoin, która okazała się jednym z największych przekrętów finansowych. No i ten tutaj pan dochodzi do tego, jak to się stało, że w ogóle ludzie jej uwierzyli i że to był no, tak miliardowy cyberprzekręt i nikt tego nie wykrył i w ogóle. Więc mi nawet nie chodzi o to, żeby się dowiedzieć czegoś o walucie, tylko żeby się po prostu dowiedzieć o tym, bo strasznie lubię cyberprzekręty ogólnie. W sensie wiecie, ja jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, to jak ja czytam o takich przekrętach właśnie cyber czy o jakichś tam innych, to mnie strasznie ciekawi. To jest temat, który mnie strasznie ciekawi, jestem nim totalnie zielona. Dlatego to jest ta książka. A druga książka to jest Olimpiki. To jest o kobietach, które brały udział w Igrzyskach Olimpijskich. I to jest dosłownie o tym. Po prostu o kobietach, które brały udział w Igrzyskach. I to jest Anny Sulińskiej. I tego też nie mogę się doczekać ze względu na to, że... No, że to jest o kobietach, bo będę się czegoś dowiadywać o kobietach i to jest fajne. I ostatnia książka też jest o kobietach. To jest książka, którą chciałam od dawna. I generalnie większość tych książek, te olimpijki zostały kupione dlatego, że kupowałam je w styczeń z kobietą i muszę zrobić podsumowanie. Muszę pamiętać to, żeby zrobić post z podsumowaniem. Styczeń z kobietą. Widzisz to? No to nie jest dobre. Ula, nie mogę już bliższego rozmiaru. Ja myślałam, że są dobre. No to nieźle. Stop! Więc dlatego tak kobieco się zrobiło, bo kupowałam wszystkie w styczniu z kobietą. I tutaj mam opowieść na dobranoc dla młodych buntowniczek, 100 historii niezwykłych Polek. Książek z tej serii jest dużo.
o samych kobietach są, jest 5. Są opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek 2, opowieści na dobranoc te, są o imigrantkach i są jeszcze takie najnowsze, i w tych najnowszych jest Taylor Swift na pewno. Więc też będę chciała przeczytać, natomiast zaczęłam bo tu są sławne Polki, a chcę się czegoś dowiedzieć, bo ile sławnych Polek potraficie wymienić prócz no Marii Skłodowskiej, Kiri i Wisławy Szymborskiej, ale takich... Anna Lewandowska. Ale no dobra, która... Nie wiem... Justyna... Jak ona zrobiła nazwisko? Justyna ta, co była biegaczką narciarską. Justyna Kowalczyk. Dobra, Ula, już. Czekaj, kto jest jeszcze jakaś sławna Polka? To jest Vicky Gabor na przykład. Co? To jest Vicky Gabor? Tak, to jest Vicky Gabor. No, ja lubię te książki, bo z nich się można dużo dowiedzieć. No to masz. Vicky Gabor. Tak, bo z niej się można bardzo dużo dowiedzieć, ale tu jednak mamy Polki, więc... Jest trochę takie, wiecie, moje klimaty. A no i dobra, już nie będę... Kogo znasz? Dobra. Czy możesz to robić po... No, to Emilia Plater, tylko ja, coś było na historii. No, dobra. Nie, a to na to Polski, to było to... Ja na tym konie mi marzę, tak? Odpowiadałam się do tego na próbnym egzaminie. O, Iga Świątek, kojarzę? Wow, no way. Serio? Wstyd, nie kojarzysz Igi Świątek. Kory nie kojarzysz? O, Maria Skłodowska, Kiri. Wow, no way, no way, Ula, Kiri. O, Martyna Wojciechowska. O, Maria Narodowicz. Wow, kojarzysz Kiri. No, Maria Skłodowska. Olga Tokarczuk też znam. No, wow. Róża Luksemburg kojarzę. Czemu tu jest Vicky Gabor? Ja tego nie rozumiem. O, myślałam, że was kojarzę. Ja, czemu tu jest Vicky Gabor, a nie ma Roxany Węgiel na przykład? No, Roxana Węgiel na przykład więcej osiągnęła niż Vicky Gabor. Nie wiem, może się dowiem, dlaczego jest Vicky. Może jednak Vicky więcej osiągnęła, tylko nie było o tym tak głośno. Bo... Ale Roxana wygrała Voice'a i wygrała Eurowizję, a Vicky tylko wygrała Eurowizję. Nie wiem, stara! Skąd mam wiedzieć? Może Roxana była w tych... A one rozpędziły się w powipędzie, są z nami będzie. A nie ma tej? Kogo? Senderowej? To jest dziwne. Jak Irena. No jest. Czemu ty ją minęłaś? Przecież... Nie wiem, jak się zauważyłam, ale też mam coś. Znaczy, ty no naprawdę ona... Coś kojarzy. Dzieci z getta zabierały podczas wolnictwa. Tylko kojarzyć Irenę Senderową. No. Dobrze, kończymy już ten filmik, bo po prostu znowu nam już... Bo znowu dużo gadamy. Za dużo gadamy. Tak, za dużo. Dobra, papa. Papa, stara jest 40. O, o! Papa!